Więc drodzy Państwo, burza. Zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje? Burza. Ja namiot trzymam, bo idzie burza. Najgorsze, drodzy Państwo, za nami. Miałem branie. Sławek! Miałem branie, podciąłem i plecionka pękła. Zobaczcie, luz. Złapałem kij, plecionka pękła i ryba odpłynęła z podajnikiem i z całym zestawem. Tak mniej więcej takie wędkowanie. Jak widzicie, parasol przetrwał. My jakoś przetrwaliśmy, ale zobaczcie, co się dzieje. Co się, drodzy Państwo, dzieje. Nawałnica nie z tej ziemi. Zanęta do spodobania. I tak mniej więcej to wygląda. Zestaw zerwany. Zerwane, wszystko poszło. Więc przerzucimy zaraz, jak to przejdzie, zrobię. Burza była, kija złapałem, podciągnąłem i piękna ryba zerwała plecionkę. Zerwała plecionkę, ale było coś konkretnego. Dobrze, więc tak to mniej więcej wygląda. I tak to jest. Nic dodać, nic ująć. Cały mokry, ale daje radę. Nawałnica, parasol wytrzymał. Skutki. Zobaczymy tylko rzeczy, tak aby były przykryte. Tam są ubrania najważniejsze w nocy, żeby się przebrać, bo jestem teraz cały mokry. Ja cały mokry jestem. A rybę miałem taką konkretną, że plecionkę mi urwała. Tylko pyk szczeliło. Podcięłem i trzymałem na, wiesz. No i oby, drodzy widzowie, tak to mniej więcej wygląda. Czyli zobaczcie, jak tam, koleżko? Przeżyłem. Przeżyłeś. A ja też przeżyłem. Jak tam, kolego? Przeżyłeś? Mnie przewróciło rodpoda całego. Przewróciło, a ja zerwałem rybę piękną. Ale stoi. No postawiłeś. I taki huragan był, nie? Ja to parasol trzymałem, żeby nie wyrwało. No i tak, drodzy Państwo, co najgorsze, to za nami. Oby to przeszło. Oby. Ale takie jest wędkowanie. Więc machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, Pyzuś. Nie na pewno. Czyli dublet prawdopodobnie, bo
Sławcio ma i ja mam, chyba że przeszedł. Zobaczymy, ale ściągamy. Tu cały czas burza pada. Nie, ja mam rybę, wiesz? Mam rybę i prawdopodobnie karp to będzie. Godzina jest, drodzy Państwo, 21:54. Ja mam karpia. Chyba albo amura, nie wiem. Nie widzę, wiem, że coś fajnego. O, to twoja czy moja? Moja. Albo moja, bo pa. No jak to idzie? To ty masz rybę, czy ja mam rybę? Ja mam. Mówiłem ci, że mógł wejść w twoją wędkę. Czyli, drodzy widzowie, dublet. Twój jest gdzie? Z poza siatką? Tak. Czyli dublet Sławcia i mój u góry. Wiesz, że są podobne? Mój może ciutkę wyższy o centymetr. Mój jest w siatce, więc, drodzy Państwo, mniej więcej takie same bydlaczki. Czyli rybki odhaczamy, ja tylko zrobię swojemu zdjęcie, czyli temu wyżej w siatce. I takie, Sławcia i mój w jednym czasie z tej miejscówki. Więc machaj będą, ryby będą. Amury, karpie i jest w pytkę. Więc taka dobra czwóreczka, drodzy Państwo, wraca. Płyń, byku. Prawdopodobnie branie. Zobaczymy. Tam jest warflesik 15 mm z dynamita. Na ostro. Więc większa przynęta niż dotychczas, drodzy Państwo. Ale to ma jechać. Wiecie jak. Jechać, ale jakaś obcierka, zainteresowanie było. Ale czekamy, czekamy. Godzina na tą chwilę jest 22:25. Więc po nawałnicy, po burzy, którą jakoś my ogarnęli, czas teraz na jakieś rybki, wędkowanie i oby dopisały po tej burzy. A więc odjazd, coś jest, drodzy Państwo, ale coś niedużego, ale wiecie jak tutaj, jednak, nie przeliczył. Żebym się nie przeliczył w końcu, ale tu do klipa zaraz pójdzie. Być amur. Może być. Zobacz, czy bije. Nie, idzie delikatnie, nie bije nic. Na razie może iść tak. Bije, bije, pociągnął. Może być amur. Pociągnął. Więc nie wiem, czy drodzy widzowie widzicie to, bo ta kamera w nocy słabo daje, ale jakoś zobaczymy. I drodzy Państwo, jedziemy z rybą, czyli kolejny karp. Pełno łuski. Więc kolejny pełnołuski zawitał na macie. Więc, drodzy widzowie, taka ładna rybka.
jest bajecznie. A więc, drodzy widzowie, taka dobra czwórka wraca, więc baja i do następnego, koleżko. Do następnego, przyjacielu. Płyń, płyń. Płyń i rośnij. Dziękuję ci za walkę. I taki, drodzy, przyświeć, Robson. O, i taki ładny karpik Robsona, który wróci zaraz do wody. Jest, rybka zaliczona, tak, Robson? Tak jest. Tak jest. I wypuszczaj rybkę i wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Nie do brzegu. I mamy kolejną jakąś rybkę od razu po zarzuceniu. Ale coś niedużego. Coś niedużego. Branie do brzegu. Jeden z dwóch podbieraków. I prawdopodobnie może być karaś. Więc widzicie, piękny karaś. Czwarty prawdopodobnie. Więc odhaczamy rybkę. Baja. Więc, drodzy państwo, 23:23, trochę się uspokoiło i z pogodą, z wiatrem, z burzą, więc zestawy przerzucone, czekamy na kolejny odjazd, rybkę, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Robson, zadowolony z karpia? Tak. Teraz na co zakładasz? To samo. To samo. No, u mnie jedna grubo, druga cienko. I wędkujemy. Tak mówię, zobaczymy po północy, co będzie nad rankiem, ale jest bajecznie, nie inaczej, drodzy widzowie, bajecznie. Drodzy państwo, północ u Robsona, branie równo północ i urobka rybka. Siedzi? Siedzi? To idę pod podbierak. Masz? Mam. To idę po podbierak. U Robsona coś jest. Akurat północ wybiła, więc pobierzemy koleżce. Taki karaś u Robsona odpływa. Baja i wędkujemy dalej. Branie na pikantną kiełbasę. Nie wiem, czy do brzegu. Mamy coś niedużego. 12 mm pikantna kiełbasa. I zobaczymy tylko, co. A coś niedużego. Co to jest? Karaś, ładny karaś, pikantna kiełbasa, 12 mm. I taki ładny karaś, 42 cm. Zrobimy mu fotkę i rybkę wypuścimy. Więc taka ładna 42, czyli ponad kilo, wraca do wody. Płynie po kogoś fajnego. Dziękuję ci
za walkę. Baja. U Sławka jedzie. Zobaczymy co. No jak, Sławciu? Karpik? A więc zobaczymy co. Jedzie? No może być karpik fajny. Spiął. Mówiłem, że spiął się. Odepnij se haczyk. Wędkę se odłóż. Najważniejsza rybę zaraz, trzymaj. Wypuścisz ją? No, wypuszczę ze swojego podbieraka. Już. Widzicie, taka fajna rybka, którą zwrócimy wolność. Baja. Baja. Okej. I wędkujemy dalej. Jest bajecznie, drodzy widzowie. Nie inaczej. Mam coś. Coś niedużego, ale jest. Coś niedużego, ale jest. Zobaczymy co. Więc ściągamy rybkę. I co mamy? Godzina na tą chwilę jest 2:48. Karaś. Drodzy widzowie. Nie inaczej. Odpiął się. Więc taki karaś wraca. Baja. Płyń po kogoś dorosłego. Byczko. Przerzucamy zestaw. 2:53. Po chwili kolejne branie. Na tą samą przynętę. Ściągniemy prawdopodobnie, może być też coś niedużego, bo idzie pomalutku. Może być karaś. No ale cieszy, jakieś brania są. To jest najważniejsze. Nie wiem, czy nie przeszło na tamtą. Przeszło przez tamtą, więc musimy przejść na drugą stronę. Więc kolejny piękny karaś, którego odhaczamy, ląduje ryba w wodzie i wędkujemy dalej. Baja, taka kilóweczka. Branie do brzegu. I kolejny Japoniec. No ale drodzy Państwo, przyznacie sami, że ładne Japońce są. Bardzo ładne. Więc baja. I kolejny Japoniec. Baja. Mam branie na piaskową. Coś się bawi, ale zobaczymy co. Zobaczymy co. Godzina 3:16. 3:16. A tu coś pyka. Ale to ma jechać. Jak pojedzie, to zobaczymy.
u Robsona kolejny ładny karaś. Takie kilówki. Więc rybkę odczepiamy. Oj. I wypuszczamy. U mnie też prawdopodobnie karaś. Jest tu tego trochę. No ale ładne, ładne. Ładne te karaski. Czyli tak mówię, znów ładny karaś. Taka prawie 40 z kiju. No tutaj może być już poważniejsza trochę rybka, drodzy Państwo, ze względu na to, że kij mi spadł. Pociągnęło konkretnie. No ale na razie idzie pomalutku. Ach! Pięknie to zrobił. Ale ładny. Ładny. Więc drodzy Państwo, zobaczcie sami. 40. Odepnę, no. Zobacz, jaki ładny. Oddaj cukierka i płyń. Baja. Ale aż kij spadł. U Robsona kolejny piękny japoniec. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, bo naprawdę są bardzo duże te karasie. Zobaczcie, kosz ma 50, 40 dobra i gruba. I tak to mniej więcej wygląda. Więc łowimy dalej. Godzina 3:46. I niedługo będzie widno. Jakieś podciągnięcie. Zobaczymy. Godzina 4:41. Już się rozwidnia. No i zobaczymy w dzień, co będzie z kubałą. I tak to leciało, jak pokazałem, czyli burza, jakieś tam w nocy rybki. I teraz czas połowić nad ranem. A co wejdzie, zobaczymy co i jak. Jeszcze troszkę, z pół godziny jeszcze i zanęcę. A na tą chwilę chcę trafić tego karasia, który mi bierze. Więc machaj, będą ryby, będą. I czekamy, aż to pojedzie. A więc godzina 4:47, odjazd. I co mamy? Bije, 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 bije. Puczę. Może być amur. Widziałeś po szytówce? Sław. To patrzcie na szczytówkę. Idzie tak jak tamto, wiesz. Pomału, ale tukło, tukło, biło. Na razie idzie swobodnie. Karaś.
Ale odjazd był konkretny. Więc rybka zaliczona i fru do wody. Więc drodzy widzowie, tak sami widzicie, karasie tu są przepiękne. Przepiękne karasie. Wypuszczamy rybkę i wędkujemy dalej. Oczywiście, drodzy widzowie, weźmiemy teraz zanętówkę i sypniemy to, co zostało, czyli te resztki, które ulewa zalała. Tam będzie, nie wiem, jeden, może dwa. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda, czyli taka papka. Ale ile by nie było, jedna na pewno jest. To machamy. Nawet nie doleciało. Jedna. Nawet do klipa nie doleciało. Zawsze pierwsze, to jest takie próbne wyczucie tematu, ale widzicie, nie ma co tematować, dlatego że tego nie ma za wiele. Nie ma za wiele, ale nowej już nie będę rozrabiał. Szkoda towaru, musi wystarczyć to, co jest. Do klipa, ok. I jeszcze jedną jakąś uda nam się skomponować. I to będzie wszystko z mojej strony w dniu dzisiejszym. I tak mówię, trzecia i to będzie wszystko. Ok, no i będzie. Już dzisiaj nie nęcę, resztę to, co poślę w podajnikach. I już dziękujemy wędce i wędkujemy dalej. A więc u Robsona jakaś rybka. Zobaczymy co. Tak mówię, godzina 5:50, która? 5:28 i Robson coś ściąga. To chodź na drugą stronę i zobaczymy, co odhaczysz. Ale u Robka jeden karp z nocy i same karasie. Czyli karpia tu masz. Tam ma drugą. Zobaczcie. No ale tu masz karpia chyba u mnie. No i w końcu weszły. A tam co masz? Otrzep go, a ja ci przytrzymam, bo twoja ryba, tylko popuszczę hamulec.
Na stoliku są. Wymorduje trochę rybkę Robsonowi. Ładny lesio. Tak. Tu na podbierak nie stań. I masz tego karpia. Jedno mamy załatwione. Już jest wymęczony, dawaj go na to. Podnieś go do góry. I chodź na matę. I drodzy Państwo, gratulacje drugiego karpika. I drodzy Państwo, jest. Poczekaj, pomału, pomału. Karpiszonek. Więc odczep go, wsadź go do torby, czyli i wypuść. Uważaj na wędkę, no uważaj na wędkę i wypuść. No i drugi karpik zaliczony, karaś i wędkujemy dalej. I jak jest? Pytkę. Pytkę. Nic dodać, nic ująć.